Siemano widzowie, witam wszystkich serdecznie, kolejny odcinek, ja jestem Szybson, jest niekolorowo, jest widzowie, dzieją się jakieś dziwne rzeczy, Emily na chacie to w ogóle nie wiem co tam się wydarzyło, ja mam dosyć twojej chaty, już tam nigdy nie pójdę, nie? Ja też tam nigdy nie pójdę, ja tutaj zamieszkuję u ciebie i koniec. Nie ma takiej możliwości, ściągniesz na mnie tylko zło. Nie. Dobra, wychodzimy. Ja u ciebie zamieszkuję teraz, od dzisiaj ja tutaj nie mieszkam. Nie, a kto tak powiedział? Ja sobie tak powiedziałam, ja nie będę kurde ten, wiesz, widziałeś mój dom, i sobie chodźcie. No właśnie, chodźcie, właśnie, właśnie, no pokażę, pokażę. Ej, tu jest jakaś tabliczka. Nie, no tu też nie uciekniecie. Kurde, uciekniemy. Ja pierniczę. Uciekniemy. Dobra, patrzcie, 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 co się wydarzyło. Patrzcie. No nie, tam jest jeszcze jakieś lawisko. Patrzcie, widzicie to? Widzicie to? Zobacz, Emily totalnie odwaliło. Ona świecę stawia na chodniku. No patrzcie, kurde, tu co w środku to zrobiła. To nie ja nawet. No dobrze, to nie była ona, to jest nawiedzone, prawdopodobnie to jest Lucyfer. Więc słuchaj, ja zastanawiałem się nad tym, dlaczego tutaj takie rzeczy się dzieją. W ogóle nie bądźmy, to ja tu się źle czuję. Ja też się źle czuję. Zawsze się tu źle czułem, ale teraz to przynajmniej powód. Excuse me. Dobra, nieważne. Dobra, słuchaj Emile, ja mam pomysł, ponieważ wydaje mi się, że cała ta sytuacja, która się... widzisz tam, widzisz teraz, tutaj jak staniesz, widzisz tam przez szybę swój posąg, widzisz jak on jest beznadziejny, postawiony? Widzę, no. No i widzisz jak to fajnie nastraja do życia ogólnie? Dlatego tam nie lubię chodzić, no. Bo później widzę ciebie tam i tu i jest strasznie. Dobra, ogólnie wydaje mi się, że całe to przedstawienie, które tam Lucyfer wykonał, to jest po prostu chęć powstrzymania nas od szukania. Mi się wydaje, że nie powinniśmy sobie na to pozwolić. Bierzemy w tym momencie fajerwerki i lecimy tam do tego jego zamku, ponieważ mieliśmy tam poszukać ważnych rzeczy. Tak jak omawialiśmy to na poprzednim odcinku, są tam jakieś rzeczy, które musimy znaleźć, tak jak przypominamy sobie z legendy Lucyfera. Ponoć tam coś jest, co po prostu trzeba znaleźć, nie ma na to silnych po prostu, wiecie? Trzeba tam pójść. Więc w tym momencie tam lecimy, zanim jednak tam dolecimy, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19 i zapraszam na kanał vlogowy Filip Szczypka, tam co drugi dzień odcinki 10:10 i również na plusa zapraszam, tak, tam troszkę kanał. Rzadziej ostatnio, ale wydaje mi się, że za niedługo jakoś może przyspieszymy troszkę bardziej, bo taki lipiec był takim miesiącem eksperymentalnym, że tak to ujmę, a teraz sierpień, znowu lecimy z koksem. Dobra, ja lecę tu, ja od razu przez tę lawę przelatuję, nie tak jak ty, nie boję się. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec na rękę, proszę. Dobra, udaje mi się. Ty, czaj. Brawo. Wow! Wow! Na pół serduszka! Szerzej, jestem koło portalu. Wow! Wow, dobra, to ja tu czekam na ciebie. No to pozdro. Czekam ja tu. Pierwsze. Czekam tu na ciebie. Ty poczekasz chyba 3 dobrze, to dni. Ja mam czas, ja idę sobie zjeść coś. Dobrze widzowie, jesteśmy już koło portalu. Jest Emilia, dołączyła do mnie. Moje gratulacje, zapraszam do środka. Zgubiłam swój miecz. Niedobrze, trzeba go znaleźć w takim razie. No kurde, ja trzeba go znaleźć, gdzie się rozłożyłaś? No tam na samym początku. Aha, gdzie na samym początku? No całkiem na samym początku? Tak, jak się leci w dół do tej kopuły. Nie no, żartujesz, że aż tam. Serio, no. Do tego tak długo szłam. Kurczę, nie udało mi się, wylądowałem, ale dobra. Dobra, no to ja to... Nie, trzeba znaleźć swój miecz. Bez miecza nie ma co tam się ruszać w ogóle. Tak uważam. A mógł się spalić w lawie? Nie, bo to i tak netherite'owy, to by się nie mógł spalić. Nie wiem, co mam zrobić. Nie przykro, bo lubiłam ten miecz. A gdzie to było? Musisz mi wskazać konkretną lokalizację. Na samym początku. Tam, gdzie ja byłem kiedyś więziony? No, dokładnie tam. I właśnie tam sobie... No to było przypadkowo, tak? Poza tym, że tu creeperów jest dużo. O, znalazłam. Brawo. A jak ty to zrobiłeś, że ty zginęłaś? No bo ja sobie leciałam tu. No i spadłam. Ja nie wiedziałam. Dobra, pokonałem te creeperki. Dobra, no to w takim razie. Słuchaj, teraz jest dla ciebie test ostateczny. Czy uda ci się dolecieć na tam. Co to ja umrę, stary. Ja próbuję, ale lecę. Ale wiemy wszyscy, jak to się skończy dla mnie. Ja pierniczę, prawie do lawy kuźdę wpadłam. O kurcze. Przeleciały? Tak. In the jungle, the night of jungle, rozwalam się na łeb. No nie, no muszę tam iść na piechotę. Dobrze widzowie, mam lekki syf w ekwipunku, ale udało się tutaj dotrzeć, nawet levela troszkę odzyskałem, bo dziwo. Dobra, chodź. Możesz nie cudować? Gira mi się skończyła trochę. Ej, łej, kurde. Powstrzymaj kuzyna. Czemu kuzyna? Nie wiem. Co zapraszam na dół. Być? Ej, kurde nie, bo my tu teraz będziemy leźć 3 dni, 3 noce.
No, będziemy dać 3 dni i 3 noce. Czekaj. Nie rób tego. Nie robię. Nie mów, że będziesz lecieć. No oczywiście. No dobra. O kurde, ale to było straszne. Ja nie wiem jak to robisz, ja się podziwiam. Jesteś niesamowity. Zdolniara. Jak ci idzie? I super. To dobrze? Dotarłeś? Ej, to jest długie! Dotarłeś tam już? Ty, fajerwerki mi się skończą! Ja mam 15 ze sobą. Dobra, prawie zginąłem. A już jesteś? Tak. Aha. Już dobiegam. Została mi ostatnia fajerwerka. Zużyję sobie o ścianę. A czemu nie? Dobra, czyli w tym momencie już mi się nie pożyda do skrzydła mocy. Dobra, gdzie jesteś? No idę. No i znowu tu będę czekać na ciebie, dobra, to ja tu no, czekam. No trzeba było lecieć elytro, no nie trzeba było, tak? Dobra, a my mamy w ogóle potki na fire resistkę? Stary, oczywiście, że nie. Ja mam tylko na... Aha, no to fajnie, że mi powiedziałeś, nie? Super jesteś. A ty nie masz? Nie, ja mam tylko na regenerację i na niewidzialność. Ty, to jesteśmy, że tak powiem, w trapapatach, nie? Bo ja mam tylko do picia no, fire resistkę, nawet nie mogę rzucić na no podłogę. No dobra, ale ja mam to, mam derytowe rzeczy, no to nie będzie tak źle chyba, nie? No chyba nie, chyba nie. Dobra, czekam tu na ciebie. No idę, już jestem za zakrętem. Dobrze, dobrze. Dobra, chodź, chodź tu, chodź, idę, już widzę, że jesteś. Dobra, idę, dawaj. Idę. To co, to ja piję fire resistkę, a ty w netherite'owej, mam nadzieję, że to przetrwasz, nie? O, ja też, dobra, złote jabłko i lecę. A, to znaczy, złote jabłko, dobra, to tam pewnie inna, dobra, szybko, inna para kurde. Kaloszy, pomogę ci. Mam pomysł jeszcze. O, dobra, nice. Genialny pomysł! No przecież, dobra. Dzięki. Yes, dobra, idziemy na dół. W takim razie, dobra, pójdźmy w tamto miejsce, w którym znaleźliśmy tą książkę. Gdzie to ja było? Nie wiem, gdzie to było, tu? No właśnie, dobra, czekaj, to chyba tu było. To było w prawo. Prawo? A nie wiem, które dokładnie przejście, no. Czekaj, nie wiem, czy poszedł, że pójdę tu może, do samej góry. Tutaj nie ma totalny nic. Tak, to jest w prawo, ja już jestem tutaj. Co? Masz? Gdzie? Czekaj, czekaj, tak, czekaj. W prawo, no. Czekaj, gdzie ty, tam jest twój nick, dobra, widzę. Widzę twój nick. Chodź tu, Szczypson. Idę. Chodź tu. Dobra, witam, gdzie... O kurde, proszę mnie nie strzelać. Ała. Dobra, to jest tutaj, czyli w tej skrzynce nic nie ma. Myślę, że mogę tak. Tu odłożyć tą legendę o Lucyferze, tak żeby nikt się nie zorientował. No i dobra. I w sumie nie wiem, po co tu przyszliśmy. Dobrze, ej, ja nie wiem totalnie, co mamy tutaj robić. W sumie przyszliśmy tutaj czegoś szukać, ale ja nie wiem, czy to koniecznie no tutaj tak, będzie w tych tunelach, to... bo w sumie tunele przejrzeliśmy już całe, nie? Tak naprawdę. I że przeszliśmy? No, uważasz, że nie? No ja wydaje mi się, że my tutaj wszystko zwiedziliśmy w tych tunelach. Nie wiem. Nie wiem, dobra, czekaj, przeanalizujmy tą książkę jeszcze raz, co tu było napisane, bo tutaj było napisane, gdzie to jest jakby, może nie, że gdzie to jest, gdzie jest coś schowane, tylko że, gdzie jakieś wskazówki tu coś było. Czekaj, to było tak. Bardziej przy, tutaj, ten zamek skrywa więcej tajemnic, niż ci się wydaje, więc miej oczy szeroko otwarte i pamiętaj, że nie zawsze trzeba szukać daleko, by znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Ukryłem tą książkę tutaj nie bez powodu. Mimo wszystko nie mogę więcej powiedzieć. Mhm. Czyli tutaj w tym miejscu, to, że tutaj jest ta książka, to jest nie bez powodu. Dobra, zobaczmy, jakie to są kordy. Tej książki kordy, jakie są. Czekaj, tutaj, to jest tu, 612, minus 612, 35 na minus 234. 5. No, 5 to jest tam troszkę ten, to będzie 4. Mhm. Czyli co, no czyli co mówią ci coś te kordy? Nie, a tobie? Też mi nic totalnie nie mówią, dobra, czekaj, zobacz jeszcze raz na tamtą. Ten zamek skrywa więcej tajemnic niż ci się wydaje, więc miej oczy szeroko otwarte i pamiętaj, że nie zawsze trzeba szukać daleko, by znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Ukryłem tą książkę tutaj nie bez powodu, mimo wszystko nie mogę więcej powiedzieć. Trzeba szukać daleko. Tak, mi się nie udało pokonać Lucyfera, ale wierzę z całego serca. Ej, w ogóle, wiesz co, patrz, zobacz na tą książkę, że tam na to jest chyba przedostatnia strona, jak tak dobrze pamiętam. Serca jest napisane z dużych liter, czaisz? Mhm. Racja, nic innego Ej! Nie jest. Czekaj, daj mi tą książkę. No daję, jest serce. Czekaj, bo ja mam teraz jakieś olśnienie. Czekaj, muszę to sprawdzić. Całego serca, że to właśnie ty zakończysz panowanie tych złych osób, takich tak złych osób jak Lucyfer. Głowa do góry, gdyż nadchodzą dni. Ale czekaj, tu wcześniej coś było. O tym, czekaj, Lucyfera lepiej niż pewnie się zastanawiasz, kim jestem. Na to pytanie mogę odpowiedzieć jednak. Nie mogę odpowiedzieć, jednak wiedz, że poznałem Lucyfera lepiej niż ktokolwiek inny. I tylko ja wiem, jak pokonać. Jak go pokonać, a bardziej jak przejąć kontrolę nad nim i doprowadzić go do samozniszczenia. Przeanalizujmy sytuację, jaką mamy.
była mikstura kontroli, którą ponoć wynalazł Lucyfer. I teraz... Co może kontrolować go? Jak co może kontrolować go? W sensie słuchaj, tego? No połączmy kropki. Co ja mam w Enderchestie? Skąd mam wiedzieć, co masz w Enderchestie? No dobrze, powiem ci, co mam w Enderchestie. Serce Yetiego. Ty masz serce Yetiego? Skąd ty to masz? A, ty nie wiesz? No skąd miałam wiedzieć? No to mam. Aha! I co z tym sercem? No i po prostu mam na czarną godzinę zachowane, nie wiem po co je mam w sumie, ale jest to takie, wiesz, jakby wszystko szło za złą stronę, to bym go jakoś chciał wykorzystać, ale w każdym razie, nie bez powodu mi się wydaje, że tutaj w tej książce jest zaznaczone dużymi literami napis serce. I chodzi o serce. Całego serca tam jest. I tylko to słowo jest z dużych liter napisane. I teraz zastanawiam się, czy właśnie sposobem na kontrolowanie Lucyfera nie jest znalezienie jego serca. Czaisz? No czaję, no ale to gdzie mamy szukać? Tutaj będzie gdzieś to serce blisko? Pisze tutaj, że... rozwiązanie problemów swoich... nie trzeba szukać daleko, by znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Ukryłem tą książkę tutaj nie bez powodu. Mimo wszystko nie mogę więcej powiedzieć. Czyli tutaj, to chodzi o to pomieszczenie. Tylko co tutaj może chodzić o to pomieszczenie? Nic nie ma. Ewentualnie może jakiś... Au. Nie pal się. Nie wiem. Czekaj, ja mam fajerezyskę, czekaj, będę wchodzić w ten ogień, zobaczyć, coś w tym ogniu nie ma. Kurde, tylko ja tu nic nie widzę. Jak wchodzę w to nic nie widzę. Tu nic nie ma. Nic nie widać. Masz zapalniczkę? Nie, a co? Moglibyśmy to pogasić, nie? Tylko boję się, że jak to zgasimy, to coś się złego może wydarzyć. Nie jestem w stanie tego odpalić z tego. Nie da się, kurde. O kurde, z tego też nie. Z tego też nie chyba. Ale no, możemy zaryzykować i to pogasić. Gasimy to? Może to no, coś dawaj. Nam... Ten, dobra, to gaszę jedną, ty też zgaś. Dobra, zgasiłam. Dobra, to gaszę drugą. Gasisz? Dobra, ja let's go kolejną, no. Dobra, gaszę. A, no i dupa. Dobra. Dźwignia! Jednak coś za... Ale nie widziałem tego totalnie, jak to się paliło. Dobra, czekaj, sprawdzę, czy mogę to odpalić tym? Nie no, na pewno nie, a tym? No też nie, to jest niemożliwe, dobra. Dobra, klikasz tą dźwignię? No ale uważaj, dobra, klikasz i uciekamy. Dobra, to uwaga, 3, 4. Aaaa, otworzyło się coś tutaj. Tu się coś otworzyło, no. Okej. To są jakieś... Idziesz pierwszy, no. Dobra, to jest jakby dalszy ciąg lochów chyba. Jest zejście na dół! Nie, dobra, to chodź tam, no. Dobra, zejdźmy na dół. Ty, ale żeby to nam się nie zamknęło za nami. Nie, no. Kurde, damy dobra. Radę jakoś. Dobra. Nie chcę się z tą rozdzielać. Ej, dobra, to są znowu jakieś tunele. Znowu nie, tunel. Znowu labirynt jest. No, nie. Znowu labirynt. Dobra, kurde. Rozdzielamy się. No, nie wiem, chyba. Dobra, szybko, znaczy, nie wiem. Tutaj nic, ja na lewo nic nie ma. Ale uważaj na pułapki, uważaj na pułapki. To już tutaj mogą być jakieś pułapki. No. Ej, nie wiem gdzie jesteśmy. Gubię się. Tu się coś pali, tu się coś kopci. Nie wiem o co chodzi. Dobra, szukaj. Nie, tu już byłem. Tutaj. Nie wiem, zasada prawej ręki. O kurde, czaszka szkieleta, ale się wystraszyłem. O, siema. Zasada prawej ręki. No. Ciągle w prawą stronę. Prawej ściany się trzymaj ciągle. Prawa ściana. Dobra, i zobaczymy dokąd. A to nie, tu wracamy. Dobra, trzeba to tu. Jeszcze raz prawa i tu, strona, tu się trzymać prawej strony, dobra. No, a to nie była lewej strony? Nie, tu prawej. Ciągle trzymajmy się prawej. O, dobra, tutaj ślepy zaułek, bo to jest dobry sposób na w sumie na niezgubienie się. Dobra, tu. Widzisz? No tak, no a tutaj też. Jakieś ślepy zaułki są wszędzie, o co chodzi? No i co, gdy znajdziemy tutaj nic? I tu nic nie ma. Ej, ja mam déjà vu teraz w ogóle, nie? Czemu? Nie wiem, ja już miałam tą sytuację, przeżyłam ją już. Już chodziłam tędy. Ej, serio, mam takie déjà vu w ogóle, to jest chore. Kurde, no tu wszędzie jest... Ciągle trzymam się prawej strony i ciągle skręcam w prawo, jak tylko jest taka możliwość. I donikąd to prowadzi. Kurczę, tu też nie. Ej, o co chodzi? Dokąd to prowadzi wszystko? No nie, no tu też. Dobra, tu. To jest niemożliwe. Tu. Jest zejście jeszcze niżej, o Boże. Ja pierniczę. Nie no, nie znowu. Gadaj, że my tutaj mamy jakieś piętra teraz. Ja nie mogę, to co, tutaj też zasada prawej? No dobra, to jakoś działało, nie, w sumie. Dobra, no. Dobra. Trochę to trwało, ale okej. Okay. No trochę tak, ale wiesz, ale przynajmniej się nie zgubimy. Tu, prawa ściana, prawa flanka. Dobra.
To do... Nie wiem, dokąd. Tutaj nic nie ma, dobra. Tutaj też, dobra, czyli ślepy zaułek, dobra, czyli wracamy. Ej, w ogóle, ale ten sposób na prawą rękę jest szczerze, jest mega dobry. Jak tak sobie o nim myślę. No. Bo serio, faktycznie nie ma możliwości, żebyśmy weszli dwa razy do tego samego miejsca. Nie? Mhm. Jest mega dobry ten sposób. No, ej, tu jest wyjście na górę. To nie jest na pewno to wyjście samo. No właśnie, nie wiem. Może tak być. Ja nie wiem, czy to zero pomysł. Czekaj, nie, no chodź jest... na dół. Jak już mieliśmy tutaj na dół, to chodź może na dół. No nie, my mieliśmy inne zejście. My wtedy szliśmy w drugą stronę. No to znowu tędy. No ja nie wiem, co to jest za labirynt. Może no to jest taki labirynt, jest gdzie trzeba... Prawo. A nie, tu jest ślepy zaułek. A nie, nie, tu ja idę masz. Teraz w prawo. Dobra. No i fajnie, ślepy zaułek tu jest. Teraz tam. Ej, my się faktycznie kręcimy w kółko? No nie wiem, stary. Nie, no tu jest wszędzie ślepy zaułek. Ej, dobra, to jest podejrzane, no nie, ja jestem zestresowany. Ej, dobra. Nie, nic to, czyli ma. Co, musimy wrócić tam? No ja poszłam na dół, tylko że już nie pamiętam, jak to było. No trzeba się trzymać lewej teraz, żeby tam dotrzeć. No to let's go w lewej, ja nie, nie, czekaj, ja trzymam się tej prawej. Dla mnie to jest, wydaje mi się, że to by było zbyt takie oczywiste, gdyby... Tutaj coś musi być, nie wierzę w to po prostu, wiesz? Trzymam się nie, tej prawej, tak tutaj nic nie ma. Strasznie trudny jest tutaj ten labirynt. Też nie, ej no! Jest tak zamotany. Dobra, nie wiem, gubię się. Gubię się totalnie. Jestem, dobra, ja jestem na dole. Jesteś na dole? Dobra, jestem. No dobra, tak, dobra. Tak. Dobra, to czekaj, no to w takim razie nie wiem, gdzie mamy iść już. Ja idę po prostu do sobą, powiem ci, że ja teraz już... To, ale to nie rozdzielę mi się, idę z tobą. No dobra. Albo dobra, rozdzielę się. No dobra. Szybciej tak, może coś znajdziemy. No. Ej, dobra, jestem już tak zagubiony w tym. Totalnie nie wiem, gdzie mam iść. Mam wrażenie, że ja wszędzie byłam już. No, plus jeden. To prawda. Tutaj nic nie ma. Tutaj też. Ja nie mogę, teraz do góry wchodzę, co? Ja już nie wiem, czy to jest to samo. Ej, ja już się zgubiłem, ja nie wiem, gdzie jestem. Ja tu stawiam Mirta przy wejściu, kurde, żeby nie było. Dobra. Jest to jakiś pomysł w sumie. Ja nie mogę, te tunele są najgorsze na świecie. Dobra, biorę sobie tą lawę do... Ej, mam coś! Masz coś? No. No, jesteś blisko, czekaj, tu? Kurde, nie, bo ja tu muszę jakoś obejść, ja nie wiem jak. Tu. Jak ty... obejść? O kurde, czekaj, jak ja tu dotarłem? Czekaj, tu jestem? Okay, pójdę jakąś naokoło, tutaj coś jest, jakieś przejście, czekaj. Tu? Chyba jestem gdzieś blisko, tu, jest, tutaj, ja znam drogę już. Okej, tu. Tu, jesteśmy, patrz, tu jest masa złota jakiegoś. O kurde, no. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, rozejrzmy się po terenie. Dobra. Mhm. Nie! Nie mów, że to jest... Ej, widzisz, to są co ja? Tak, mamy serce Lucyfera! Weź to. Bierzemy weź, to? Ja się boję, że jak to weźmiemy... No weź. Tylko my nie znamy drogi powrotnej, nie? Kurde, fakt. Ale damy radę jakoś, weź to, szybko. Ja się wracamy. Boję, że jak ja to zabiorę, to uruchomię jakiś mechanizm, wiesz? No ale mam jakieś inne wyjście, to jest jedyny pomysł, żeby pokonać Lucyfera, stary. Czyli musimy co, brać? Zrobić. Weź, dawaj. Dobra. Trzy, te. Dwa. Dobra, let's go, bierz to i spadamy, dobra. Spadamy. Nic się nie wydarzyło, nic się nie wydarzyło, nic się nie wydarzyło. Jest, dobra, dawaj, wracamy w takim razie, czekaj, tu. Nie, to jest zła strona, gdzie to było? Tu. Tu? A nie tędy? Nie, tu byliśmy. Tu, chodź, gdzie tędy, to było? Prawo. Tu, tędy. Nie, tam nie, tu. Tędy, tutaj, no. Tu. Gdzie są schody do góry? Szukaj Dirta. Postawiłaś tego Dirta? O nie, tutaj nie. O nie, boję się, że my tu tkniemy na zawsze. Ja też, to jest po prostu straszne. O nie, tu nie ma wyjścia. Kurde bela. Ej nie, boję się teraz fest. Gdzie jest wyjście? Szybson. Dajcie nam wyjść stąd, kurde mol. Nie chcę tu już być. Szybko. Nie chcę tu już być. No wcześniej chyba 40 razy, kurde, przyszłam pod to wyjście, a teraz ani razu, tak? Czekaj, szukam. Szukam. Proszę, dajcie mi stąd wyjść! Gdzie jest tu ten Dirt? Tu jest Szybson, mam. Dobra, chodź czekaj, tu. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś, dobra, widzę twój nick, widzę, gdzie się kierować. Ej, czekaj. O dobra, już się wystraszyłam, że to jest to? Tak. Ej, dobra, bo ja zaczynam się cofać jakoś. No chodź, Szybson, tu. Czekaj, ja kręcę się w kółko. Widzę, że jesteś za ścianą. Ale tu, kurczę, jesteś tak blisko, a jednak tak daleko. Gdzie tu są wyjścia? Gdzie mam pójść?
Chodź, kurde, ja to zaraz zgubię, jak tak pójdę po ciebie. Nie, 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 stój tam. Dobra, stoję tam, no. Dobra, widzę. O, ja widziałem twoją nogę. Dobra. Tu. Idę? Jesteś, okay, jest, dobra, git, dobra. A teraz drugi labirynt. Ej, a teraz jak mamy wyjść tutaj jeszcze niżej? Wyjście stąd? Nie, teraz, no jak to jest? Teraz mamy iść do góry czy w dół? Nie, właśnie, nie, no do góry chyba. Do góry czy to jest już to miejsce? Nie, no do góry ten chyba. Ten parter. Do góry nie, jeszcze? do góry, na pewno, no. Ja pierniczę. I dopiero tam będzie coś. No nie, nie, no nie wytrzymam. Ej, ale mam stresa, nie? Boję się, że ja nie znajdziemy jestem wyjścia. Jestem tak zestresowana. Proszę, wyjdźmy nie, stąd, nie, proszę. Nie, nie, no tu nic nie ma. Dobra, rozdzielmy się, bo to dobra, nie ma sensu tak dobra, krążyć. Dobra. Rozdzielmy się, bo później jak widzimy nikt, to drzemy do siebie. Tu nic nie ma. O Boże. Jestem. Jak ty to robisz, że ty tak znajdujesz? Nie chciałam pojęcia, ja po prostu idę tam, gdzie kurde. Dobra, jak tam mam się dostać teraz, to jest pytanie. Nie wiem, chodź za tu. Milion punktów. Z prawej nie, z lewej, z drugiej strony. Ale mnie ręka boli już od kręcenia się tutaj. Chodź, tu jestem. Ach. No, w lewo. O kurde, nie tu. Dobra, tu. Siema. Tędy chyba. Gdzie? Czekaj, tędy i... O nie, zgubiłam go gdzieś, kurde, to już tutaj było. Czekaj, to tutaj będzie. Dobra. Nie, dobra. O dobra. Nie, to jest tu. Dobra, zamykam to. Kurde, dopisałem coś do tej książki. Dobra, tu, zamykam to. Wracamy z powrotem. Idziemy do domu. Tu już nie można spędzać. Gdzie to było wyjście? Nie mam dosyć. Dobra, mam, wychodzimy. Dobra. Ty, ja nie mam... Skończyła mi się pota. Dobra, masz perły? Mam. No to let's go perłą. Dobra, przeżyłem. Nice. Jest git. Dobra. Gdyby nie te perły, mamy to byśmy mieli mega psenobane. Dobra, mamy serce, jasny gwint, jaka wyprawa. Nie wierzę w to, że my mamy sposób teraz na Lucyfera. I ja nie mogę, serce Lucyfera. No nie spodziewałem się, że kiedykolwiek go znajdziemy. O kurde, już się słyszałem, że spadam gdzieś. Dobra, dawaj, lecimy jak najszybciej na chatę. Ja nie mogę, ale wyprawa. Dobra, jesteśmy na chacie. Dobra, ja odkładam od razu Ender Chesta, obok serca Yetiego. Patrz, pokażę ci, żebyś widziała. Patrz. O, ja cię kręcę. Serce Yetiego, serce Lucyfera. Są dwa serca. Jo, jedno zmrożone, drugie piekielne. Dobra, daj, oddaj mi to, ja to chowam do tego Ender Chesta od razu. Niech to tutaj jest, bo tutaj to jest w miarę bezpieczne, mam wrażenie. Dobrze, a ja w tym momencie dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, jak możemy te serca wykorzystać, żeby pokonać Lucyfera. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Bye, elo! Sobie.